Drugi tydzień Adwentu, piątek, 14 grudnia. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Przyszedł bowiem Jan. Nie jadł ani nie pił, a oni mówią: zły duch go opętał. Przyszedł Syn Człowieczy. Je i pije, a oni mówią: oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. A jednak mądrość usprawiedliwiona jest przez swe czyny. Z nauczania świętego Jana Pawła II. Ponadto w całym świecie, również po upadku ideologii, które z materializmu uczyniły dogmat, a z odrzucenia religii swój program, szerzy się swoisty ateizm praktyczny i egzystencjalny, a odpowiada mu przesiąknięta sekularyzmem wizja życia i przeznaczenia człowieka. Człowiek ten, całkowicie zajęty sobą, nie tylko stawia siebie w centrum wszelkiego zainteresowania, lecz śmie twierdzić, że jest zasadą i racją całej rzeczywistości. Stopniowo oddala się od owej sfery duchowej, która tym bardziej jest mu potrzebna, im bardziej szeroki dostęp do dóbr materialnych i zasobów daje mu złudne wrażenie, że jest samowystarczalny. Nie potrzeba już zwalczać Boga. Człowiek myśli, że może się po prostu bez Niego obejść. Papież Franciszek naucza. Nasza modlitwa musi być mocna. Panie, proszę, porusz serce tych osób, które czczą Bożka, Bożka pieniądz. Porusz także moje serce, abym temu nie uległ, abym umiał dostrzegać. A poza tym jest inna konsekwencja. Wojna, zawsze, tutaj, wojna rodzinna. Wszyscy wiemy, co się dzieje, kiedy w grę wchodzi spadek. Rodziny się dzielą i zaczynają żywić nienawiść jedna do drugiej. Zadanie adwentowe. Szczególną formą ubóstwa człowieka w dzisiejszych czasach jest odrzucenie Boga przez człowieka w imię samowystarczalności. To poczucie buduje na podstawie posiadanych dóbr materialnych, ale także możliwości, które stwarzają dzisiejszy czas. Spróbuj znaleźć dziś chwilę czasu na adorację w ciszy i ofiaruj ją w intencji ludzi, którzy porzucili praktykowanie wiary.